Dobra, dzisiaj chciałbym Wam odpowiedzieć na jedno z takich pytań, które często widzę, że się przewijają w internecie. Czy UI, UX designer powinien albo musi umieć programować? Jeżeli miałbym odpowiedzieć na to pytanie w dwóch słowach, to bym powiedział nie musi. Ale jeżeli mógłbym użyć większej ilości słów, to bym powiedział nie musi, ale powinien. A dlaczego powinien? Nie chodzi mi o takie jakieś prozaiczne rzeczy, że jeżeli ktoś tam programuje, uczy się tych frameworków, to wiem więcej z jakimi są, jakie są ograniczenia i co im więcej czasu zajmuje, żeby coś wyprodukować. Bo wcale nie trzeba się uczyć specjalnie programować, żeby więcej te rzeczy poznać. Mi chodzi o raczej takie rzeczy praktyczne. Chciałbym Wam opowiedzieć, w jaki sposób ta umiejętność programowania mi konkretnie przydała się w życiu. Jakaś taka zajawka, do czego to może być w ogóle komukolwiek przydatne i sami zdecydujecie, czy w Waszym przypadku chcecie jakby rozwijać się trochę w tym kierunku, żeby wejść w jakąś taką niszę, w której jakby potencjalnie jesteście cenni, bardziej cenni niż osoba, która by po prostu nie potrafiła programować. Dobra, to chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób te kodowanie może się przydać designerom, UI designerom. I weźmy sobie tutaj taki example. Tak, mamy jakieś poukładane komponenty. Jak normalnie by wyglądała praca na przykład w zespole? No, w zależności pewnie co jest pod hardwareką, istnieje duża szansa, że te komponenty inaczej się, jakieś mają własne marginy, własne odstępy i ciężko byłoby nad tym wszystkim zapanować, bo oczywiste odległość między tym a tym na pewno będzie inna niż między hardwareką a takim elementem. I skorzystajmy z tego, co tutaj mamy z jakiegoś dobrodziejstwa i ustawmy komponenty w pionie w lewej. I widać, a kiepsko widać, kliknijmy sobie na artboard, naprawmy komponent, tu się nam powinien kolorek zmienić na szary, margin między nimi jest 0, między tym jest 8, między tym a H2, o ile dobrze pamiętam, 32. Co jeszcze można z tego wyciągnąć? No, można mieć ustawiony jakiś standard, jeżeli chodzi o czasy, żeby zawsze był taki sam, też można sobie ujednolicić. No i czy to już jest wszystko? Nie wszystko. Taki XD jest na tyle według mnie słabym programem, że jak coś jest zrobione tutaj w postaci stacka, to nie da się skalować tego elementu. Jedyny kierunek to jest góra-dół, ale nie da się lewo-prawo. I w takim przypadku, jak sobie dodamy tych elementów, to już, żeby to dobrze zrobić, to klasycznie trzeba byłoby każdy element zmniejszać. I sobie dodamy tych elementów. Pyk, pyk, pyk. Napraw komponent. OK, naprawiło się. Czyli dopasowały do tych wielkości, które mieliśmy wcześniej założone. No dobra, ale to nie wszystko, co można sobie w XD skodować. Mamy jakieś formularze, czyli jakieś karty. Tego się na razie pozbędziemy. To należałoby jakoś tam poustawiać ręcznie. Jeżeli chcemy wypełnić od krawędzi do krawędzi, dodajemy do tej 4, rozmieszczamy, elegancko nam się te rozmiary pasują. A jeżeli byśmy chcieli jeszcze przyspieszyć robotę przy układaniu bardziej skomplikowanych formularzy, ustawimy 4, 3, 5, to też jesteśmy w stanie w jakiś sposób nad tym zapanować. Plus, dajmy atom, to ma 2. O, to zepsułem. Cofnijmy to. Chcemy, żeby tylko ten miał 2. Tak, ten ma 2. Ustawiamy pionie i wszystko elegancko nam śmiga i to bardzo przyspiesza pracę. Miałem taką przyjemność pracować z kumplem, który pracował bezpośrednio dla Apple'a. I on powiedział, że u nich większość pracy to nie było praca nad danym projektem, tylko to były wytwarzanie narzędzi, które w jakiś sposób tą pracę przyspieszają. I zdecydowanie właśnie w czymś takim można zabłysnąć jako UI designer, tworząc pewien system, czy to dla siebie, czy to dla całego zespołu, który ułatwia pracę. Oczywiście można korzystać z jakichś
pluginów, bo są jakieś cudze pluginy, ale ten mimo wszystko jest dostosowany bezpośrednio pod dany design system. Normalnie w życiu nie ma za bardzo tak, nie ma czasu, że jeżeli ty masz jakąś potrzebę, to idziesz do kogoś i ktoś poświęca swój czas, żeby po prostu zrobić ci jakieś małe narzędzie. Zazwyczaj terminy są bardzo napięte, jeżeli samemu się tego szybko nie zrobi, do samego siebie, no to raczej wątpię, żeby ktoś poświęcał swój czas, gdzie ma jakieś zadania, jest z tego rozliczany na twoje rzeczy. Każdy przypadek jest inny i to oznacza, że w każdej firmie będzie inaczej. Może się okazać tak, że po prostu u was pójdziesz, poprosisz i ktoś ci to za ciebie to zrobi. No dobra, a jak taką wiedzę wiążę, że wykorzystać UX designer? Do czego mu te całe kodowanie może być przydatne? No właśnie. Kiedyś miałem taką sytuację, że musieliśmy przetestować układ strony albo poziomo, albo w takiej postaci tabeli, albo w postaci kafelków. I tam użytkownik miał za zadanie wykonać jakąś czynność. Teraz w zależności od tego, którą opcję wybierze, no, która będzie lepsza, no to w tym kierunku by poszła aplikacja. I no, było to przetestowane, tak jak patrzyłem na dane, było 40 różnych osób, żeby sprawdzić, która z tych wersji jest lepsza. Ale jedynym czynnikiem, który nas interesował, to był czynnik czasu. Oprogramowanie typu InVision albo XD, robienia klikalnych makiet. XD też może robić klikalne makiety, ale nie da się z tego wyciągnąć, ile czasu zajmuje przejście całej makiety. Oczywiście można, całego jakby scenariusza, oczywiście można zrobić wszystko przy pomocy jakiegoś timera i tak dalej, ale dużo lepiej, przynajmniej według mnie, jest po prostu sobie to samemu zakodować, tak aby to było co do sekundy, czyli jest jakiś ekran powitalny, tam klikamy start. Jak ktoś już wykona wszystkie czynności, które są na danej stronie zaplanowane, no to wtedy w danym scenariuszu zaplanowane, no to wtedy klika się skończ i te wszystkie dane ładnie się gdzieś tam grupują. Można na podstawie tego robić jakieś wykresy, jakieś dalsze wyciągać wnioski. Ja nie znam, albo przynajmniej wtedy jak robiliśmy te testy, żeby był jakiś dobry soft, który nam pozwalał zrobić to na tyle interaktywne i do tego, żeby pozwalał nam liczyć, ile zajmuje dana czynność czasu. Nie było czegoś takiego na rynku, przynajmniej wtedy. Dzisiaj nie wiem też, czy coś takiego istnieje. Trzeba byłoby zrobić jakiś research, żeby to odnaleźć, ale no. Czy według was jest coś, do czego jeszcze to kodowanie może się przydać, czy to UI designerom, czy UX-om? Napiszcie w komentarzach i zobaczymy, może coś ciekawego będzie.